Walka odbywa się na moim podwórku, dlatego wynik może być tylko jeden i moja ręka powędruje ku górze. A jeżeli chodzi o wady, to największą wadą Bubu jest złe dobieranie przeciwników. Nie powinien się godzić na walkę z prawdziwym sportowcem, nawet jeżeli jest o połowę lżejszy od niego, ponieważ no, to się musi skończyć porażką Bubu. Ostatnia walka Oliego w Polsce to wygrana. Ta wizyta na pewno nie będzie należała do najprzyjemniejszych. Po 10 latach moje drogi z organizacją MMA tak ponownie się krzyżują. Zobaczycie zarówno organizację, jak i mnie w nowej osłonie. Nie jest to moje największe wyzwanie w karierze, ale jest bardzo trudnym, wymagającym przeciwnikiem. Moja czujność musi być tutaj postawiona na najwyższym stopniu od początku do końca walki. Jeśli chodzi o atuty i mocne strony Bubu, to na pewno jest duży, jest silny, restrykcyjnie trzyma dietę. Przed końcem roku chciałem stoczyć jeszcze 2 pojedynki. Bardzo cieszę się, że przyszła bardzo kusząca propozycja z gali MMA. Tak, oglądałem poprzednie edycje. Gdy wspominam siebie z tamtych czasów, no to byłem narwany, niedoświadczony. Teraz jestem innym całkowicie zawodnikiem. Mam w sobie dużo więcej spokoju i ogłady. Generalnie Poród MMA tak jest to coś dla mnie niesamowitego. Bardzo się cieszę, że wraca ta organizacja jeszcze, tak naprawdę można powiedzieć, na moim podwórku, bo bardzo blisko Katowic, więc tylko się cieszyć, że jeszcze mogę brać w niej udział, to też jest coś niesamowitego. Mam nadzieję, że te lata temu, co MMA tak robiło, my to reaktywujemy i będzie jeszcze większy show niż było wtedy. Cieszę się, że mogę zawalczyć na MMA, tak? Jest to duże show, duże widowisko. Fajnie, że wraca jako dziecko. Zawsze chciałem tam zawalczyć, jak to oglądałem, więc kolejne wyzwanie, jeżeli pokonam, idę dalej w górę. Nigdy nie lubiłem zostawiać decyzji w rękach sędziów. Ja wychodzę do klatki po to, żeby dać jak największe widowisko, żeby ludziom się to podobało, a jak idziemy w mocną bitkę, to albo jeden, albo drugi może wygrać.